Halo? Hallo, guten Abend. Okay, guten Abend. Wie geht's? Ich hoffe, bei dir alles in Ordnung. Bei mir auch nicht schlecht. Ich habe ein neues Programm hier und ich habe ein bisschen Angst, dass es nicht so gut funktioniert. Aber ich hoffe, das wird. Aber gut. Okay, ich sehe auf Instagram bin ich schon da und auf Facebook bin ich da auch auf Facebook. Jetzt kann ich das nicht sehen in diesem Programm, aber okay, ich schaffe das irgendwie. Okay, also ja, das heutige Thema ist auch gehört ein bisschen zum Herbst und zu diesem Saison. Ich wirklich wusste nicht, wie ich diese live nennen sollte, aber ich habe mich entschieden, sei gesund, für sei gesund. Okej, więc powiedziałam, że dzisiaj taki temat, nie wiedziałam jak nazwać ten live, bo będziemy mówić o chorobie, o zdrowiu. W końcu zdecydowałam się na sei gesund, czyli bądź zdrowy. Tu mamy tryb rozkazujący. O, danke, dziękuję za serduszka. Okej, więc w takim razie możemy zaczynać. Jeśli ktoś z Instagrama ma Facebooka i chciałby tam mnie obserwować, to zachęcam, bo będzie prezentacja po prostu taka widoczna, nie będzie samej mojej gadającej głowy. Także zachęcam serdecznie. Na Facebooka znajdziecie mnie pod tą samą nazwą. A jeśli nie, to też myślę, że będzie to dla Was wartościowe. Okay, also wir beginnen gleich mit dieser Präsentation, also mit diesem Thema. Und ich möchte, ja, also ich möchte damit anfangen, dass wir dieses Thema sehen. Sei gesund, sei to może wiecie, jaka to jest forma w ogóle, jaki tryb, to taka podpowiedź, jaki tryb to jest. To jest tryb rozkazujący. Gesund, gesund, czyli zdrowy po prostu, also sei gesund. Ja jeszcze tak dla porządku powiem, żebym nie zapomniała, że oczywiście będzie notatka do pobrania na Facebooku, na jakieś tam hasło. I poza tym. Oj, przepraszam. Przepraszam, włączyłam sobie kilka urządzeń. I teraz mam siebie, widzę. I słyszę więcej. Okej, wszystko okej. Dobrze, tak jak wspomniałam, dzisiaj taki eksperyment. Ja, also, zuerst möchte ich mit euch Körperteile wiederholen. Also, wenn es um Körperteile geht, wir brauchen sie, naja, um zu sagen, um auszudrücken, naja, was mit diesem Körperteilen nicht in Ordnung ist. Żeby sobie ponarzekać na zdrowie, warto wiedzieć, jak się nazywają części ciała, więc to jest ten pierwszy krok, czyli zrobimy sobie właśnie, powtórzymy sobie części ciała. Na razie bez twarzy, idąc z góry do dołu, mamy der Kopf, Hals, der Hals. Możemy sobie to skojarzyć z tymi cukierkami do ssania na gardło. I hals to jest zarówno tak potocznie szyja, jak i gardło. Czyli jak chcemy powiedzieć, że nas boli gardło, to będzie też to słowo hals. Ja, dann haben wir Rücken, also das, was wir hier hinten haben, also das ist der Rücken, plecy. Der Bauch, czyli brzuch. Der Arm to jest cała ręka, der Arm, und die Hand to jest tylko ta część, czyli dłoń. Und dann noch nach unten das Bein. Das Bein to noga, die Beine mamy dwie.
I później jeszcze kolano, które często też boli, dlatego też je uwzględniłam. Also das Knie, das ist kolano und der Fuß, czyli stopa, der Fuß. Okay, also das ist der erste Schritt und der nächste Schritt ist das Gesicht. Das Gesicht, czyli twarz. Tak jak wspomniałam, bo widzę, że dużo osób dołączyło. Na Facebooku jest prezentacja. Tutaj nie mam jak tego na Instagramie zrobić, więc kto ma Facebooka i chciałby troszkę więcej skorzystać, to zapraszam. Ja, also das Gesicht, das haben wir hier alle und wir beginnen mit dem Haar, also das ist das Haar. Die Haare, co prawda, włosy raczej nie mogą nas boleć, ale tak to też ujęłam. Dann haben wir das Auge und wir haben natürlich zwei, also die Augen. Das sind die Augen. Dann gibt es eine Nase, nur ein, also die Nase. Ja, und das ist der Mund, der Mund. Mamy jedną, więc nie podawałam tu liczby mnogiej. Chciałam, żeby to było jak najbardziej takie użytkowe. Można powiedzieć, bolą mnie oczy, dlatego jest das Auge, die Augen. No ale usta w liczbie mnogiej raczej już są liczby mnogiej, także nie ma potrzeby. Der Mund. Und das Ohr, das ist nur ein Ohr und die Ohren, das ist plural. Also liczbie mnogiej das Ohr, die Ohren. Okay. I przechodzimy do tych dwóch struktur, których najczęściej używamy, jeśli chcemy właśnie powiedzieć o zdrowiu lub właśnie chorobie, naszych dolegliwościach. I to jest coś tam, tut mir weh, czyli w tym pierwszym miejscu mówimy co, jakąś część ciała. Tut mir weh, bezokolicznik to jest wehtun, taki rozdzielnie złożony. I właśnie to jest ta pierwszy sposób, a drugi to jest ich habe Schmerzen. I tutaj dołączamy do tego słowa Schmerzen też tą część ciała, która nas boli. Czyli es tut, etwas tut mir weh, weźmy na to, że mnie głowa boli. Mein Kopf tut mir weh, boli mnie głowa, albo ich habe Kopfschmerzen. Ich habe Kopfschmerzen. Tam, gdzie powiedziałam Kopf, można oczywiście wstawić cokolwiek chcemy, czyli jakąkolwiek część ciała byśmy chcieli. Czyli mamy te dwie najważniejsze struktury. Schmerzen, jeszcze tak doprecyzuję, Schmerzen to jest liczba mnoga, ale w tej konstrukcji używamy tego właśnie, a nie liczby pojedynczej. Okej, aha, jeszcze tutaj te dwa słowa na górze, które napisałam, czyli krank i gesund. Krank to jest chory, gesund to jest zdrowy. I gesund też możemy, znaczy gesund to jest przymiotnik. Zdrowy. Możemy też powiedzieć zdrowie, czyli Gesundheit. Gesundheit. I jak na przykład ktoś kichnie, możemy wtedy powiedzieć Gesundheit. W żadnym wypadku, pod żadnym pozorem nie możemy tego powiedzieć, jeśli chcemy wznieść toast. My mówimy na zdrowie po polsku, a tam jest zupełnie inna struktura, czyli jest Prost albo zum Wohl. Gesundheit możemy powiedzieć tylko, jeśli chcemy życzyć komuś zdrowia, jak sobie właśnie kichnie w tym znaczeniu. Okej, czyli mamy części ciała, mamy dwie struktury podstawowe, żeby powiedzieć o zdrowiu i o chorobie. Możemy się tak pobawić, że sobie ponarzekacie troszkę w komentarzach, co Was boli. I w tym miejscu na część ciała wpiszecie, co tam chcecie, i możemy się tak pobawić. Ja tutaj udostępniłam jeszcze raz te obrazki, te schematy z częściami ciała Instagramowi. Widzowie może pamiętają, a może sobie sprawdzą. Więc
Ja chwileczkę zaczekam. Zobaczę to na Wasze komentarze na Facebooku. O, jest. Okej, okay, dobra, widzę teraz komentarze. Dziękuję za serduszka. Ktoś napisze Was tut dia weh. Was tut dia weh. Kręgosłup. Okej, okay, kręgosłup, można powiedzieć rücken jako plecy. Można też powiedzieć rückgrat, to jest inaczej, no to już chodzi nam o sam kręgosłup. Also, może napiszesz Arleta całym zdaniem, was tut dia weh, używając tych struktur ich habe coś tam schmerzen albo coś tam tut mir weh. Ja? Okay, zum Beispiel, ich habe oder ich hatte gestern Halsschmerzen. Also mein Hals hat mir weh getan. Tu powiedziałam to w czasie przeszłym, bo już jest okay, ale można użyć tych struktur. Also mein Hals tut mir weh oder mein Hals hat mir weh getan. Albo ich hatte Halsschmerzen. Ich hatte Halsschmerzen. Mam jutro sprawdzian z Niemca, chociaż sobie Ciebie posłucham. Dobrze, Wika, mam nadzieję, że coś Ci się przyda na sprawdzianie. Okej, okay. Arleta zaczyna. Dobrze, no to sobie posłuchasz, pobierz sobie notatkę, bo tak jak wspomniałam, będzie notatka na Facebooku do pobrania i możemy następnym razem. Okej, okay. To mamy te różne części ciała, które mogą nas boleć, ale to nie wszystko, bo różne inne rzeczy. O, ich habe Bauchschmerzen. O, das tut mir leid, przykro mi. Nie rozumiem, dlaczego mówi się habe, bo habe to znaczy mam. Mam bóle na przykład brzucha, albo mam bóle gardła, dlatego jest to habe. To jest ta struktura druga. Pierwsza boli mnie i to jest czasownik, który dosłownie oznacza boli mnie, wehtun. A ta druga struktura bazuje na tym haben, czyli ja mam bóle czegoś tam. Po prostu. Okej, okay. Und gehen wir weiter, also nicht nur diese Körperteile können uns wehtun, sondern auch können wir auch unterschiedliche andere ja, Probleme haben. Zum Beispiel der Husten. Das ist der Husten. Und ich kann husten. Czyli słowo der Husten to jest kaszel, rzeczownik. Husten, kaszleć. Jako czasownik. Później mamy schnupfen jako katar, czyli ich habe schnupfen, można powiedzieć. Ich habe schnupfen. Dann Allergie. Allergie, czyli alergia. Alergii. Później może taki, to nie jest choroba, ale komplikuje strasznie życie. Die Erkältung. Die Erkältung, czyli przeziębienie. I możemy oczywiście powiedzieć to czasownikowo. Jestem przeziębiona, jestem przeziębiony. Ich bin erkältet. Ich bin erkältet. Die Erkältung, przeziębienie. Co jeszcze może być? Grippe, ale to już wchodzimy w takie choroby, grippe, jakieś inne choroby i to wtedy będzie też z czasownikiem haben. Ich habe Grippe. Ich habe hohe Temperatur oder Fieber. To myślę, że to może być ta gorączka. Myślę, że to jest dla Was jasne, bo słowo Temperatur podobne, prawda, do temperatura. Als Temperatur i hoch, tak? Czyli jest wysoka, hoch. I no tak, może się tak zdarzyć, że będziemy mieli coś złamane. Ja tutaj w przykładzie miałam einen gebrochenen Arm haben. Pamiętacie, co to było Arm? To jest die Hand, to jest der Arm, to jest ręka. Złamaną rękę. Einen gebrochenen Hand haben. Co jeszcze możemy sobie złamać? Nogę. Pamiętacie, jak była noga? Tutaj jest. Noga to jest das Bein, czyli ein gebrochenes Bein haben. O właśnie, ramię, ręka, bardzo dobrze.
Tak, także to może się nam przytrafić. Może się tak zdarzyć, że się przetniemy, na przykład, nie wiem, ja się ostatnio przecięłam kartką i możemy krwawić. I krwawić to jest bluten. Bluten, krwawić. Ich blute stark oder die Wunde blutet stark oder nicht so stark, może krwawić mocno, nie mocno. W każdym razie ten czasownik bluten. I ostatnie takie ogólne określenie na to jakieś tam skaleczenia i rany to jest verletzt sein. Verletzt sein. Ich bin verletzt. Oder ich habe mich verletzt. Skaleczyłem się, albo jestem ranny, ich bin verletzt, ich habe mich verletzt. Ok, więc to są te różne przypadłości. Może o czymś zapomniałam, to napiszcie w komentarzu, to mi się na Facebooku znowu nie ładują. Moment, może coś tu się uda odświeżyć. Ja. Ok, dobra. I teraz tak. Możemy coś z tym zrobić, z tymi naszymi wszystkimi przypadłościami. I bardzo mi się podoba w niemieckim to, że tam używamy przyimka gegen, czyli przeciw. W języku polskim mamy na, czyli nie wiem, syrop na kaszel, a tu mamy przeciw. I tu mamy, bardzo mi się podoba ten przyimek gegen w tym kontekście. I tutaj jako przykład dałam Was hilft gegen Halsschmerzen? Was hilft gegen Halsschmerzen? Chyba miałam w pamięci jeszcze ten ból gardła i taki sobie przykład wymyśliłam. Czyli co pomaga, helfen, to jest pomagać, Was hilft gegen Halsschmerzen? Co pomaga na przeciwko właśnie bólowi gardła? I takie ogólne słowo lekarstwo to jest das Medikament, die Medikamente. Możemy w tym przypadku użyć, ale możemy też być bardziej precyzyjni. No i tak, mamy eine Tablette, die Tablette. Mamy, chcemy, coś nas boli, rzeczywiście głowa, to Schmerztablette. Schmerztablette, czyli od bólu. Od bólu właśnie. Tabletka od bólu czegoś tam. Die Schmerztablette. Die Tablette, die Schmerztablette. Die Salbe. To na przykład jak ich habe Rückenschmerzen zum Beispiel und ich brauche eine Salbe gegen diesen Rückenschmerzen. Przeciwko temu bólowi. Das Pflaster. Tam jest F w środku, das Pflaster, czyli plaster, jak jesteśmy skaleczeni. Albo bardziej ogólne słowo, der Verband, czyli opatrunek. Der Verband. Tak, później możemy też na przykład do oczu zastosować krople i to są die Tropfen. Taka normalna kropla wody, to też jest to samo słowo. Die Tropfen to właśnie krople. Czasami potrzebna jest operacja, dlatego też tutaj to załączyłam. Die Operation. Die Operation. Często mówi się samo, skrótowo mówi się OP na operację. A, no nie wiem jak u Was, ale mi na Katar to niewiele pomaga. I właściwie tylko chusteczki. Dlatego chusteczki tu są jako lekarstwa. To tak sobie wymyśliłam wymienione. Czyli das Taschentuch albo jak mówimy w liczbie mnogiej die Taschentücher. Die Taschentücher. Ok, no i teraz mam pytanie do Was. Was hilft gegen... Ich weiß nicht. Was hilft gegen... Kopfschmerzen. Zacznijmy od prostego. Was hilft gegen Kopfschmerzen? Napiszcie w komentarzu. Was hilft gegen Kopfschmerzen? A ja tutaj przejrzę jeszcze te komentarze na Facebooku. Może mi się uda. Was hilft gegen Kopfschmerzen? Also man hat
Kopfschmerzen und was hilft dagegen? Ja, habt ihr Idee? Die Tabletten gegen Kopfschmerzen, also zum Beispiel oder zum Beispiel Schmerztabletten. Co oznacza gegen? Gegen znaczy przeciwko, czyli możemy powiedzieć, że jestem przeciwko czemuś tam, jakiemuś pomysłowi, a tutaj przeciwko oznacza, że to lekarstwo ma zwyciężyć z tą chorobą, dlatego mówimy, że jest przeciwko tej chorobie. I to jest właśnie moim zdaniem logiczne. Tutaj jeszcze była pytanie o kroplówkę. Kroplówka jest podobnie jak kropla, akurat der Tropf. To jest sama kroplówka. Am Tropf hängen to będzie być, co się robi, leżeć pod kroplówką w tym znaczeniu. Okay, also ja, Schmerztabletten helfen gegen Rückenschmerzen. Dobra, super. I teraz mam dla Was kolejne pytania. Jak powiecie po niemiecku, bolą mnie plecy? Bolą mnie plecy. Tutaj Facebookowi obserwatorzy widzą to. O, teraz dopiero widzą. Widzą to na ekranie, a Was proszę. O, jest już pierwsza odpowiedź, poczekam jeszcze chwilkę. O, super. Ja, genau, mein Rücken tut mir weh, albo ich habe Rückenschmerzen. Bardzo dobrze, czyli mamy te dwie możliwości. Super, bardzo dużo dobrych odpowiedzi na Instagramie. Ja, also mein Rücken tut mir weh, albo ich habe Rückenschmerzen. W ogóle jest, może zauważyliście, jest tak, że niektóre rzeczowniki w niemieckim są normalnie rzeczownikami w liczbie pojedynczej, na przykład Rücken, der Rücken, a po polsku plecy. Moje plecy bolą, mówimy liczbie mnogiej, albo okulary, moje plecy są. Moje okulary są, albo drzwi, prawda? Mamy jeden przymiot drzwi, ale mimo wszystko jest w języku polskim to liczba mnoga. Także to się nazywa pluralia tantum, taka kategoria, ale w niemieckim tutaj akurat w tych słowach Rücken, Brille, Tür tego nie stosujemy. Okej, super, bardzo dużo dobrych odpowiedzi. No to idziemy dalej. To tak troszkę się mniej na tym skupiliśmy i jestem przeziębiony albo przeziębiona. Ktoś pamięta? Przeziębiony, teraz to się co chwilę zdarza. Jak się chce z kimś spotkać, albo uczniowie czasem mi piszą, że nie, bo jestem przeziębiony albo przeziębiona. Okej. Super, na Instagramie mam już odpowiedź. Ja, sehr gut. Poczekam jeszcze, bo widzę, że jest opóźnienie lekkie na Facebooku. Świetnie, świetnie zapamiętaliście, to nie jest takie proste słowo. Ja, super, Iwona, ich bin erkältet. Ich bin erkältet. Sehr gut. Super, bardzo się cieszę, że zapamiętaliście. Genau, ich bin erkältet, das ist das. Und die letzte Sache, to jest takie pytanie najpierw, boli cię głowa, weź tabletkę. Boli cię głowa, weź tabletkę, czyli mamy pytanie, może widzimy, że ktoś się nie najlepiej czuje, dlatego chcemy się dowiedzieć, boli cię głowa. Pamiętajcie, że mamy dwie możliwości, żeby mówić o tym bólu. I odpowiedź, rada, weź tabletkę. Jak nie wiecie, jak jest weź, to może pamiętacie, nawet są te cukierki jeszcze cały czas w sklepach.
Nazywają się NIM 2. Znaczy tak po polsku na nie mówimy. A po niemiecku NIM 2, to znaczy, że jak się dzielimy z kimś tymi cukierkami, to chcemy, żeby od razu sobie dwa zabrał. Bo to jest właśnie tryb rozkazujący od czasownika nehmen, czyli brać, nehmen. Okej, widzę pierwsze odpowiedzi, super. Tut dir der Kopf weh, nimm die Tablette ein. Aha, super. Karmelek, nimmst du Tabletten? To jest jakby pytanie. Tak jak powiedziałam, ten tryb rozkazujący to jest nim, czyli to bez tej końcówki. Nim eine Tablette. O właśnie, fajnie, że też zapomniałam o tym powiedzieć, bo brać to możecie właśnie, można po prostu powiedzieć nehmen, albo zażywać też, tak może bardziej precyzyjnie, to jest einnehmen. Czyli tak jak tutaj napisaliście też nim Tablette ein. Nim Tablette ein. Czyli mamy te dwie możliwości. Tut dir dein Kopf weh, nimmt eine Schmerztablette ein, albo hast du Kopfschmerzen, nimm eine Schmerztablette ein. Dokładnie tak. Tryb rozkazujący, no teraz tu nie mówię o gramatyce, ale skoro się pojawiło, to czemu nie? W trybie rozkazującej, w drugiej osobie liczby pojedynczej, czyli du, ucinamy dwie rzeczy, bo tryb rozkazujący głównie polega na redukcji i właśnie w osobie du, czyli drugiej osobie liczby pojedynczej, redukujemy zaimek osobowy, czyli du, i redukujemy końcówkę st. Czyli najpierw odmieniamy czasownik przez osobę, ich nehme, du nimmst, i później to st wyrzucamy i to du wyrzucamy, dlatego jest nim. I to już jest wszystko. Albo, nie wiem, idź sobie, geh weg. Albo śpi, schlaf. Dlatego jest bez tego st. Ale widzę tu świetne odpowiedzi, dlatego bardzo się cieszę. Okej, okay, no i teraz czas na... Aha, jeszcze jedną rzecz tutaj powiedziałam, zapisałam sobie. Załóżmy, znaczy jesteśmy, mam nadzieję, ludźmi współczującymi, empatycznymi. Dlatego jak chcemy pożyczyć komuś, żeby szybko wrócił do zdrowia, to możemy powiedzieć gute Besserung. Gute Besserung. Czyli, no nie, po polsku byśmy powiedzieli szybkiego powrotu do zdrowia, coś takiego. Gute Besserung. Dobrze, super. Bardzo się cieszę, że było Was tyle i że tak fajnie odpowiadaliście i zapamiętywaliście. Takie mam przemyślenia z tym tematem, że zazwyczaj uczniowie bardzo lubią ten temat, ale zdarza się, że ostatnio miałam taki przypadek, że jedna moja uczennica powiedziała, że nie lubi tego tematu w każdym języku, a naprawdę znała ich wiele. Więc jest różnie. Okej, okay, bardzo Wam dziękuję. Tak jak powiedziałam, notatka do pobrania będzie za chwilę. I do zobaczenia za tydzień. Halo, halo. Halo, czy mnie widać, słychać? Chyba coś nam przerwało. W każdym razie chciałam się już z Wami pożegnać powoli, tak naprawdę. I powiedzieć, że notatka do pobrania będzie za chwilę. Na hasło tam, jak ustalimy. I bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia w następną środę. Cheers!